Kształcimy uczniów kreatywnych, myślących, twórczych, o bardzo wysokich kompetencjach. Dowodem na to są międzynarodowe rankingi, w których nasi uczniowie zajmują bardzo wysokie lokaty. Naprawdę nie sposób zrozumieć, dlaczego PiS chce to zniszczyć. Dzisiaj wspieramy Związek Nauczycielstwa Polskiego w walce z złą ustawą rządu PiS. Dzisiaj tendencje Polaków zupełnie się zmieniły i nawet co czwarty wyborca PiSu jest przeciwny reformie. Teraz chcemy referendum, niech suweren się wypowie. Referendum w sprawie reformy edukacji? Oto teraz zabiega Platforma Obywatelska. Może przypomnę, co jeszcze kilka lat temu Platforma Obywatelska robiła w sprawie zorganizowania referendum i gdzie dokładnie miała głos i zdanie suwerena. Na początek referendum 4 razy tak z 2005 roku. Platforma Obywatelska obiecała, że po wygranych wyborach zorganizuje ogólnokrajowe referendum, które będzie się składało z czterech pytań. Czy jesteś za zmniejszeniem liczby posłów w Sejmie o połowę? Czy jesteś za likwidacją Senatu? Czy jesteś za wyborem posłów do Sejmu w jednomandatowych okręgach wyborczych w systemie większościowym? Czy jesteś za zniesieniem immunitetu parlamentarnego? Pod wnioskiem o zorganizowanie referendum podpisało się około 750 tysięcy obywateli. Co zrobiła Platforma Obywatelska po wygraniu wyborów? Dlaczego nie ma referendum, panie pośle? Dlaczego wciąż nie ma referendum? 4 lata chyba, tak? No minęły 4 lata. To dlaczego nie ma tego referendum? Dlatego, że te podpisy zostały wtedy zakopcowane przez pana marszałka. Nie została wdrożona i podjęta procedura. I teraz, o ile znam stan prawny, do nich nie można w tej kadencji wrócić, trzeba by całą akcję organizować na nowo. Bo dzisiaj mamy stery rządu i mamy obowiązek i zobowiązanie publiczne wobec obywateli, żeby próbować to robić bez referendum. A wie pan, co się stało z tymi podpisami? Szczerze mówiąc nie, no zostały przekazane ówczesnemu marszałkowi Sejmu. I zostały później zmienione. Obiecaliście wyborcom, że wrócicie do tego referendum po wyborach? I że referendum się odbędzie. Wy też biegaliście z tym kartonem, biegaliście po Sejmie, pan też wnosił ten karton. Powiedzieć panu, co się stało z tymi podpisami? Co się stało? Zostały zmienione. Kilka lat później obywatele zebrali ponad 2,5 miliona podpisów pod wnioskiem o zorganizowanie referendum w sprawie lasów państwowych. Referendum w sprawie lasów państwowych miało zawierać dwa pytania. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu finansowania albo funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, określonego w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o lasach państwowych, co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnieniu potrzeb narodowych? Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji traktatu akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce, uwzględniając, iż stanowisko rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące? Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej mieszkańców 5 najbogatszych państw Unii Europejskiej. Niestety, referendum nigdy nie zostało zorganizowane. Pod kolejnym wnioskiem o referendum, tym razem w sprawie obowiązku szkolnego dla 6-latków, podpisało się około 950 tysięcy obywateli. Pytania w tym referendum były następujące. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego 6-latków, zniesieniem obowiązku przedszkolnego 5-latków, przywróceniem w liceach ogólnokształcących pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów, stopniowym powrotem do systemu 8 lat szkoły podstawowej plus 4 lata szkoły średniej, ustawowym powstrzymaniem procesu likwidacji publicznych szkół i przedszkoli. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli, dotyczącej systemu edukacji Ratuj Maluchy i Starsze Dzieci też, zawartego w druku numer 1635, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Głosowało 454 posłów, większość bezwzględna 228. Za wnioskiem oddało swój głos 222 posłów, przeciwnego zdania było 232 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie uwzględnił wniosku. Głos suwerena po raz kolejny nic dla rządzących nie znaczył.
NSZZ Solidarność chciała w 2012 roku, aby w referendum Polacy wypowiedzieli się, czy są za utrzymaniem wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Solidarność złożyła w Sejmie prawie 1 400 000 podpisów pod wnioskiem o takie referendum. Sejm wniosku nie poparł. Później wniosek o referendum złożył prezydent Andrzej Duda. Tym razem w referendum miały paść 3 pytania. Czy jesteś za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zniesieniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego 6-latków i przywróceniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego od 7 roku życia. Wniosek o referendum został złożony przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. Do zarządzenia przez prezydenta referendum ogólnokrajowego potrzebna była zgoda Senatu. Za przyjęciem wniosku było 35 senatorów, a przeciw 53. 2 senatorów wstrzymało się od głosu. Wniosek niestety został przez Senat odrzucony. Jednocześnie wniosek o referendum byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego został przez Senat przyjęty. Odczytuję poparcie dla pana Pawła Kukiza jako oczekiwanie, że nastąpią szybkie zmiany w tym zakresie. Staram się wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw. W związku z tym informuję państwa, że zamierzam zarządzić, tak jak mówi to Konstytucja, za zgodą Senatu, ogólnopolskie referendum. Chodzi o to, aby to obywatele rozstrzygnęli parę istotnych kwestii, które nie mogą doczekać się rozstrzygnięcia od dłuższego czasu. 6 września 2015 roku, zgodnie z inicjatywą poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego, Polacy mieli odpowiedzieć na 3 pytania. Czy są za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu? Czy są za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? I czy są za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Jak skończyło się to referendum, jedyne referendum, które zostało zorganizowane za rządów PO-PSL, dobrze pamiętamy. Frekwencja na poziomie prawie 8%. Wydaje mi się, że ludzie nie poszli zagłosować w tym referendum, ponieważ byli zniesmaczeni i ostro wkurzeni na Platformę Obywatelską i prezydenta Bronisława Komorowskiego. Tyle wniosków o referenda, tyle podpisów zostało przez 8 lat rządów PO-PSL zignorowanych. I w tym momencie, kiedy Komorowski już wiedział, że będzie druga tura wyborów prezydenckich, próbował się jakoś ratować i tylko dlatego zorganizował pierwsze i jednocześnie ostatnie w swojej kadencji referendum ogólnokrajowe. Nagle dał dojść do głosu obywatelom. Akurat w tym momencie, kiedy wiedział, że nie wygra tak łatwo z Andrzejem Dudą. Podobnie jest teraz. Platforma Obywatelska walczy o szkolne referendum. Chce, żeby ludzie wypowiedzieli się na temat reformy edukacji. Teraz, w momencie, kiedy słupki sondażowe lecą na łeb na szyję, a przez 8 lat około 6 milionów podpisów pod różnymi referendami nic dla nich nie znaczyły. Posłowie Platformy Obywatelskiej są jednak mistrzami w jednej kwestii – perfidnej, bezczelnej hipokryzji. Dzisiaj chcą słuchać obywateli, a 9 lat temu bez żadnych skrupułów zmielili 750 tysięcy podpisów pod referendum 4 razy tak. Czy według was posłowie PO zachowują się w porządku? Według mnie nie. Na koniec zostawię was z wypowiedzią pana Andrzeja Olechowskiego, który w czasie zbierania i zmielenia podpisów pod referendum 4 razy tak należał do Platformy Obywatelskiej. Padło pytanie, dlaczego Platforma Obywatelska po wygraniu wyborów w 2007 roku nie zorganizowała referendum 4 razy tak? Sam zadawałem to pytanie. No, to jaka była odpowiedź? Dlaczego nie? Bo to były ćwiczenia. Słucham? To były rzeczy organizowane przez rzemieślników polityki jako ćwiczenia żołnierzy, którzy stoją pod bronią. Znaczy, przepraszam, państwo było. Sobie poćwiczyliście w 2004 roku na żywym organizmie? To było głównie ćwiczenie skierowane do aktywistów partyjnych. Przepraszam, zebraliście 750 tysięcy. Nie kisili w domach, tylko wyszli na miasto i coś robili. No, co ja pani poradzę?